Katedralnego w Marienwerder, dzisiejszym Kwidzynie. Kwidzyn jest wówczas siedzibą i stolicą biskupstwa pomezańskiego. Musi więc mieć reprezentacyjny kościół, który będzie świadectwem możności i potęgi biskupstwa. Spełni funkcje sakralne, a także służył będzie jako miejsce pochówku osób zasłużonych. W pierwszym znanym dokumencie dotyczącym katedry, dokumencie biskupa Bertolda z 1342 roku, został szczególny nacisk położony właśnie w tym dokumencie na funkcje grzebalne katedry. Od momentu ukończenia pierwszej części katedry kwidzyńskiej, prezbiterium, mija 17 lat. W oddalonej od Kwidzyna około 40 km wsi Montowy Wielkie przychodzi na świat siódme z kolei dziecko Agaty i Wilhelma. Dziewczynka otrzymuje imię Dorota. Imię patronki dnia, w którym zostaje ochrzczona. Był to czerwiec 1999 roku. W pielgrzymce papieskiej uczestniczył obecny papież, Benedykt XVI, wtedy kardynał Ratzinger. I kardynał Ratzinger odłączył się od papieskiego konduktu, odwiedził Kwidzyn, odwiedził katedrę, rozmawiał z przewodnikiem po katedrze, przede wszystkim rozmawiał i pytał o błogosławioną Dorotę. Początek XVI wieku. Na polecenie biskupa Hioba von Dobeneka w katedrze kwidzyńskiej na górnym poziomie prezbiterium wykonany zostaje fresk przedstawiający trzech wielkich mistrzów zakonu krzyżackiego. Według niektórych archeologów tego typu freskami oznaczano miejsca spoczynku przedstawionych na nich osób. Na fresku znaleźli się w kolejności sprawowania urzędu Werner von Orseln, Ludolf König i Henryk von Plauen. Każdy z nich umarł w dosyć dziwnych okolicznościach. Stare dokumenty i zapiski, informacje, które setki lat czekały na swoje ujawnienie, zebrane razem i zanalizowane, złożyły historię o wierze, zdradzie, morderstwie. Historie, których bohaterów za życia praktycznie nic ze sobą nie łączyło, a których pośmiertne losy skrzyżowały się w kwidzyńskiej katedrze. Skrzyżowały się, by przez następne 600 lat pozostać tajemnicą. Tam jest wejście na ewidencję. Dorota jako dziecko 6-letnie została poparzona niechcący przez służącą, oblana wrzątkiem. Ten moment w życiu dziewczynki miał być według źródeł momentem przełomowym. W wielkim cierpieniu, które przeżywało poparzone dziecko, odwiedzić miał je sam Jezus. Jego głos usłyszała dziewczynka. Głos, który powiedział jej, iż odtąd stanie się innym człowiekiem. Ten moment zaważył na całym jej życiu. Pamiętała później, podczas całego tego życia, ten głos.
Podczas owego zdarzenia Dorota miała otrzymać dar ukrytych stygmatów. Od tego dnia miejsca na jej ciele, odpowiadające ranom zadanym Chrystusowi podczas ukrzyżowania, były przyczyną ogromnych cierpień. Cierpień, które dla postronnych osób wydawały się nie mieć żadnej przyczyny. Na ciele Doroty nie pojawiały się bowiem żadne wizualne objawy mąk, jakich doświadczała. Dorota, odczuwając swoimi zmysłami mękę krzyżowanego Jezusa, równocześnie miała z Nim kontakt. Według zapisków dotyczących jej życia, postać Jezusa na krzyżu wielokrotnie ukazywała się jej w wizjach. Jest rok 1324. Kapituła Generalna Zakonu Krzyżackiego wybiera na wielkiego mistrza zakonu Wernera von Orselna. Nikt ze zgromadzonych nie przypuszcza wówczas, że rządy nowo wybranego mistrza trwać będą zaledwie 6 lat i zakończą się tragicznie. 18 listopada 1330 roku Werner von Orseln udaje się na nieszpory. Kiedy wychodzi z kaplicy, w której odprawione zostało nabożeństwo, zostaje zaatakowany przez jednego z braci zakonnych, Jana von Endorf. Von Orseln jest zaskoczony. Nim zdąży zareagować, zabójca wymierzy mu kilka śmiertelnych ciosów nożem. Następnie, upewniwszy się, czy wielki mistrz rzeczywiście nie żyje, rzuci się do ucieczki. Niemalże 700 lat swojego istnienia Kwidzyńska katedra przeżywała różne koleje losu. Pożar w 1478 roku, renowację w 1686 i dewastację w epoce napoleońskiej, kiedy to w kościele umieszczono magazyn paszy dla cesarskich pułków jazdy. Nie wiadomo, czy przyczyną było któreś z tych wydarzeń, czy też jakieś inne, o którym karty historii milczą. W każdym razie faktem jest, że do października 2006 roku nikt nie wiedział, co stało się z podziemiami o charakterze grzebalnym, które według skąpych przekazów istniały kiedyś w katedrze. Dziś wokół tych spraw narosło całkiem sporo legend. Niektórzy twierdzą, że mogły tam być dosyć duże podziemia o znacznej kubaturze. Według innych hipotez mówi się o niewielkich kryptach grzebalnych, dosłownie komorach grobowych. Uwzględniając możliwość chowania w średniowieczu zasłużonych osób dla danego biskupstwa czy dla danego miasta, nie ulega dla mnie wątpliwości, że całe dawne prezbiterium, czyli pierwsza katedra, jest usłana grobami. Nie jest też wykluczone, że gdzieś jest obecnie zasypane, niedostępne, które nie jesteśmy w stanie odtworzyć, wejście w ogóle do krypt, gdzie na przykład przy murach mogły być ustawione jedna przy drugiej. W czerwcu, a następnie w październiku 2006 roku na terenie katedry przeprowadzone zostały pierwsze bezinwazyjne badania mające na celu wstępne ustalenie, czy w obrębie kościoła zachowały się jakieś struktury podziemne. Aby odpowiedzieć na to pytanie, wykorzystano georadary, urządzenia pozwalające na analogiczne do medycznego, lecz przeprowadzone za pomocą fal elektromagnetycznych, prześwietlenie badanego ośrodka i określenie jego struktury. Był to pierwszy krok do odkrycia tajemnic katedry w Kwidzynie. Wizje Doroty stają się coraz częstsze. Dziewczyna coraz bardziej oddaje się wierze. Chciała swoje życie spędzić w klasztorze, w oderwaniu od świata zewnętrznego, w zamknięciu, w oddaniu się Chrystusowi i całkowitej miłości do Niego. Stało się inaczej. W
wieku zaledwie 16 lat Dorota zostaje wydana za mąż za starszego od niej o 20 lat Wojciecha, gdańskiego płatnerza. Po ślubie przenosi się na stałe do Gdańska i zamieszkuje w kamienicy męża. Oczywiście, tak jak każda kobieta, która jest zakochana, nie wyobraża sobie małżeństwa w tym czasie z innym mężczyzną niż tym, którego kocha. Tak samo i Dorota była zakochana przede wszystkim w Chrystusie. Nie szukała miłości mężczyzny, nie szukała miłości łączącej małżeństwo. Ale jednocześnie ona traktowała posłuszeństwo jako wielką wartość, posłuszeństwo swoim rodzicom. Mąż Doroty posiadał świetnie prosperujący warsztat, lubił wystawne życie i starał się utrzymywać wysoką pozycję w gdańskim patrycjacie. Często nadużywał alkoholu, miał przy tym temperament władczy i bardzo gwałtowny. Tymczasem Dorota nie rezygnuje ze spotkań z Bogiem. Codziennie odwiedza kościół Najświętszej Marii Panny w Gdańsku, każdą wolną chwilę spędzając na modlitwie i odprawianiu pokuty. Majątek męża regularnie rozdaje ubogim i potrzebującym. Wojciech nie jest w stanie zrozumieć żony. Jej częste modlitwy uważa za objaw lenistwa. Widzi tylko jedną metodę, żeby skłonić Dorotę do zmiany zachowań. Przemoc. Regularnie katuje swoją żonę, zapewne mając nadzieję, że stanie się ona bardziej normalna, bardziej przystająca do jego świata. Dorota przyjmuje cierpienia ze spokojem. Zabójcy von Orselna nie udaje się uciec. Zostaje pojmany praktycznie natychmiast, zanim ktokolwiek zabrał ciepłe jeszcze ciało wielkiego mistrza ze schodów, na których dokonało się morderstwo. W Malborku rozpoczynają się przygotowania do pogrzebu, który ma jednak odbyć się w zupełnie innym miejscu. Wielki mistrz został pochowany w Kwidzynie. Dlaczego nie w Malborku? Można domyślać się, że chodziło tutaj o atmosferę w samym Malborku, o wzburzenie w kontekście, o pewną taką może obawę przed jakimiś wydarzeniami. Zwłaszcza, że jeżeli weźmiemy pod uwagę, że możliwe, że było to morderstwo polityczne, że była tu jakaś opozycja, to taki pogrzeb wielkiego mistrza mógł stać się pretekstem do jakichś tam zamieszek wewnętrznych. Sądzę, że krzyżacy chcieli dmuchać na zimne i po prostu tego mistrza z Malborka póki co szybko wywieźli. Wernera von Orsena przewieziono, właściwie jego ciało oczywiście, przewieziono do katedry w Kwidzyniu, gdzie złożono go w 1330 roku w krypcie. Badania georadarowe przeprowadzone na terenie prezbiterium wykazały istnienie pod posadzką na głębokości około 2,5 metra zaburzeń struktury podziemnej. Wskazanie georadaru było na tyle obiecujące, że kierujący badaniami w katedrze kwidzyńskiej archeolog dr Antoni Pawłowski zdecydował o założeniu w tym miejscu wykopu. Praca w wykopach była bardzo ciężka. Co jakiś czas zawalały nam się profile wykopu, no to trzeba było dodatkową ilość ziemi wyrzucić, a wiadomo, czasu nie mieliśmy zbyt wiele, w związku z tym musieliśmy kopać po kilkanaście godzin dziennie. W XIV wieku Europę pustoszy epidemia czarnej śmierci, dżumy. Umiera wówczas, jak się dziś szacuje, około 1/3 całej europejskiej populacji. Zaraza nie oszczędza rodziny Doroty. Pochłania aż 7 z 9 jej dzieci. Kobieta pogrąża się w bólu. Tymczasem agresja męża nasila się, by wreszcie osiągnąć swoje apogeum. Pobita do nieprzytomności Dorota nie odzyskuje świadomości przez wiele dni. Wszyscy są przygotowani na najgorsze. To zdarzenie staje się dla Wojciecha przełomem. Coś musiał w jego wnętrzu zmienić.
to też i sprowadza najlepszych lekarzy, a i sam wtedy, można powiedzieć, głębiej zagląda i pojmuje swoje błędy. I on zaczął się nawracać i chodzić do kościoła, rozdawać nawet swoje bogactwo. Niedługo potem, podczas codziennej modlitwy w gdańskim kościele mariackim, Dorota doznaje niezwykłej wizji, opisanej później przez jej spowiednika Jana Skwidzyna jako przemiana serca. Kobieta ma wrażenie, że Jezus wyjął jej serce, a na jego miejsce włożył nowe, gorejące jeszcze większą miłością do Boga. W związku z jej licznymi objawieniami o Dorocie zaczyna być głośno. Interesuje się nią wielu przedstawicieli kościoła, którzy widzą w niej kandydatkę na przyszłą świętą. A co ciekawe, pojawiają się także głosy, że kobieta jest opętaną przez szatana heretyczką. Od śmierci Wernera von Orselna mija 17 lat. W międzyczasie w Malborku powstaje kaplica świętej Anny, która ma pełnić funkcję mauzoleum wielkich mistrzów. Spoczywa tam już ciało jednego z nich, Dietricha von Altenburga, i w założeniu spocząć tam mają szczątki doczesne wszystkich jego następców. Jak się wkrótce okaże, od tej reguły będą wyjątki. Następcą von Altenburga wybrany zostaje Ludolf König von Watteau. Obejmuje swój urząd w 1342 roku, na zaledwie 3 lata, bo właśnie 3 lata później odwetowa wyprawa Litwinów dokona ogromnych zniszczeń w Prusach. Zniszczy też samego wielkiego mistrza. Wielki mistrz popadł w szaleństwo, przynajmniej tak twierdziły późniejsze źródła. W każdym razie został odsunięty od władzy. Nie wiadomo do końca, w jakich okolicznościach, czy zgodził się ten urząd złożyć dobrowolnie, czy też po prostu go odsunięto. On się zamknął w sobie i jakby nie był zdolny do sprawowania władzy. Tak, brzmi oficjalna wersja zakonu. Może właśnie z tego powodu, że nie pełnił on do końca funkcji wielkiego mistrza krzyżackiego, tylko niejako został zdetronizowany, trafił on właśnie do katedry w Kwidzyniu, gdzie znalazł się obok wcześniejszego wielkiego mistrza Wernera von Orsena. 2,5 metra ziemi, długie godziny kopania i nadzieja na odkrycie jakiegoś fragmentu podziemi. Może krypty, może ucieczkowego korytarza, jakie zwykły były znajdować się w średniowiecznych budowlach. Prawda okazuje się inna. Udało nam się na głębokości około 4 metrów dotrzeć do najstarszego założenia XIII-wiecznego kościoła murowanego. Dotarliśmy do końca tych fundamentów. Stwierdziliśmy, że pod nimi też nic nie ma i w tym miejscu żadna krypta nie powinna się znajdować. Tymczasem trwają prace w kolejnym wskazanym przez georadar miejscu. Miejsce przeznaczone do badań w nawie bocznej było zakryte ciężkimi, solidnymi płytami. Każda z płyt waży ponad 100 kg. Podniesienie jej i przeniesienie w inne miejsce wymaga pracy kilku osób. Po wyciągnięciu jednej płyty zauważyliśmy, że pod tą płytą znajduje się sklepienie krypty. Aby jeszcze bardziej zbliżyć się do Boga, Dorota wybiera się na pielgrzymkę do Rzymu. Całą trasę przemierza boso. Podczas trwania pielgrzymki przesypia tylko jedną noc. Poza tym cały czas spędza na modlitwie. W jednej z wizji, których doznaje, widzi śmierć swojego męża. Wizja owa ma okazać się prorocza i Dorota powróci z pielgrzymki już jako wdowa. Po przybyciu do Gdańska z powrotem rozmawiała ze swoim spowiednikiem i powiedział, że on już jest za słaby na te wszystkie wizje, które ona doświadczała, i powiedział, że lepiej gdyby się udała do Kwidzyna, do doktora Jana Skwidzyna, żeby ona opowiedziała wszystkie te wizje właśnie jemu. Za radą swojego spowiednika Dorota postanawia opuścić Gdańsk i na stałe przenieść się do Kwidzyna, by móc korzystać z pomocy duchowej słynnego kapłana.
na górnym poziomie chóru, w prezbiterium w katedrze, znajduje się fresk, na którym dwóch wielkich mistrzów zostało uwiecznionych. Obok nich jednak widnieje trzeci. Henryk von Plauen został wielkim mistrzem, kiedy tuż po bitwie pod Grunwaldem ruszył na odsiecz Malborka i uratował stolicę zakonu przed nadciągającymi oddziałami polsko-litewskimi. Jego okrutne rządy skończyły się po zaledwie 3 latach, kiedy to został obalony i zesłany do Osambi w okolice Królewca, gdzie zmarł w 1429 roku. Choć jego płyta nagrobna znajduje się w kaplicy świętej Anny w Malborku, wiele osób twierdzi, iż tak naprawdę mógł być pochowany w Kwidzynie. Istniała możliwość, że znalazł się również z pozostałymi dwoma w specjalnie zbudowanej na te potrzeby krypcie. Krypcie, którą żeśmy nazwali kryptą wielkich mistrzów krzyżackich. Jak już odsłoniliśmy tą płytę, to już były emocje takie, że okazuje się, że jest sklepienie, że jest ta krypta, że jest sukces. No powiem, trudno to teraz mi opowiedzieć tak na spokojnie, ale emocje były bardzo, bardzo duże. Kierujący badaniami archeologicznymi dr Pawłowski podejmuje decyzję o założeniu wykopu przy samej ścianie odkrytej krypty. Rozpoczynają się prace. W materiale wydobywanym z wykopu poszukiwacze odnajdują niewielkie fragmenty kości. Okazuje się, że są to ludzkie szczątki. Po kilku godzinach pracy wykop odsłania już całą ścianę krypty. Zapada decyzja o wybiciu jednej z tworzących ją cegieł w celu zajrzenia do krypty i sprawdzenia jej zawartości. Uczestniczący w odkrywce Paweł Piątkiewicz schodzi do wykopu. Zaczyna delikatnie wybijać jedną z cegieł. Wszyscy pozostali członkowie ekipy naukowej wstrzymują oddechy. Wiedzą, że być może są o krok od dokonania przełomowego odkrycia. Stojąc nad świeżym wykopem, wszyscy mieli nadzieję, że krypta, do której zaraz zajrzą, kryje w sobie szczątki Doroty lub któregoś z pochowanych w katedrze wielkich mistrzów. Naszym oczom ukazał się dosyć makabryczny widok. Na częściowo zasypanej powierzchni znajdowały się elementy zarówno trumien, jak i szczątków ludzkich. W świetle latarki ukazała się czaszka, która tak leżała sobie obok, dwie następne piszczele. Poprzewracane trumny wymieszane z piaskiem, no robiło to takie upiorne wrażenie. W związku z wykonywaniem kanałów grzewczych pod koniec XIX, początku XX wieku w katedrze na nasze nieszczęście zostały przekopane obydwie nawy boczne. I w trakcie tych prac zostały zniszczone prawdopodobnie chyba wszystkie pochówki, jakie były na drodze tych dwóch kanałów. I zdecydowana większość szkieletów, na które natrafiono na drodze tegoż kanału, zostały wrzucone do tej krypty. Doktor Pawłowski podjął decyzję o zaniechaniu eksploracji krypty. Identyfikacja zniszczonych i przemieszanych ze sobą pochówków byłaby praktycznie niemożliwa. Dodatkowo niedbale wykonane sklepienie krypty groziło zawaleniem.
Dorota odwiedza Jana Skwidzyna codziennie, opowiadając mu o swoich coraz liczniej powtarzających się wizjach, w których powracać miał do niej ukrzyżowany Chrystus. Kobieta pragnie całkowicie oddać się ascezie, prosi więc swojego spowiednika, aby wybłagał u biskupa pomezańskiego i wielkiego mistrza krzyżackiego zgodę na to, by mogła zostać zamurowana w przylegającej do kościoła celi, gdzie mogłaby dokonać swoich dni, modląc się i przyjmując komunię świętą. Nie było to zwyczajem powszechnym, takie pozwolenie, żeby w rekuzie, w samotności mógł człowiek żyć, zwłaszcza przy kościele. Owszem, były znane pustelnie, gdzieś tam w oddaleniu, gdy dobrowolnie ludzie się w nich zamykali, ale Dorota pragnęła czegoś innego, tej samotności, ale samotności z Chrystusem, czyli samotności połączonej z możliwością przyjmowania komunii świętej. Z pozwolenia biskupa pomezańskiego Jana Mincia 2 maja 1393 roku Dorota zostaje zamurowana przy katedrze kwidzyńskiej. Kiedy ona znajdowała się w swojej celi, zaczął rozwijać się jej kult. Przybywało mnóstwo ludzi, zarówno z okolicy, z samego Kwidzyna, jak i z okolicznych wiosek. Potem okazało się, że jednak ci ludzie przybywają również z dalej położonych rejonów. Wszyscy przybywali zarówno w celach sakralnych, jak i również po prostu, żeby spróbować w jakiś sposób porozmawiać z kobietą, która już zaczęła zyskiwać miano mistyczki. Dorotę wciąż nawiedzają różne wizje. W jednej z nich miała przepowiedzieć rychłą śmierć ówczesnego wielkiego mistrza Konrada Wallenroda. Podczas wizji widzi jego duszę pojmaną przez 5 demonów. Wkrótce potem, podczas przygotowywania kolejnej z wypraw na Litwę, Konrad Wallenrod umiera nagle, rażony apopleksją. Choć Dorota sama jest tercjarką zakonu krzyżackiego, często ubolewa nad duchowym upadkiem jego członków. Miała wypowiedzieć znamienne słowa: żałuję, że w tak wielkim zakonie tak mało jest świętych i że nie można w nim świętym zostać. Słowom tym towarzyszyła wizja upadku zakonu krzyżackiego. Kiedy w 1525 roku wielki mistrz krzyżacki Albrecht Hohenzollern składał polskiemu królowi hołd lenny, wiele osób wspomniało prorocze słowa Doroty. Rankiem 25 czerwca 1394 roku Dorota umiera. Jej ciało zostaje prawdopodobnie pochowane w celi, w której spędziła ostatnie miesiące. Już 2 lata później możemy mówić o powstaniu jej kultu. Co ciekawe, łączy to się w pewnym stopniu z decyzją biskupów pomezańskich, próbujących w jakiś sposób prawdopodobnie konkurować z ośrodkiem w Malborku, który dysponował już swoimi własnymi relikwiami, kilku świętych. Z polecenia biskupa Kwidzyna i wielkiego mistrza krzyżackiego spowiednik i przewodnik duchowy Doroty, Jan Skwidzyna, spisał jej żywot oraz objawienia, których doświadczała. Na podstawie tych dzieł, na prośbę wielkiego mistrza i biskupów pruskich, papież Bonifacy IX w roku 1404 polecił przeprowadzić proces kanonizacyjny. Na jego potrzeby spisano zeznania 257 świadków, mówiące o doznanych niezwykłych łaskach. Ci, którzy przychodzili modlić się przy jej grobie, doznawali wielu cudów, uzdrowień, nawróceń, odchodzili jako inni ludzie. Według niektórych źródeł, ze względu na powiększającą się coraz bardziej liczbę pielgrzymów, ciało Doroty zostaje ekshumowane z dotychczasowego miejsca pochówku i przeniesione do krypty w bardziej reprezentacyjnej części katedry. Średniowieczna mistyczka i panujący w średniowieczu wielcy mistrzowie zakonu krzyżackiego.
Według skąpych informacji źródłowych, ich pośmiertne losy zbiegły się w katedrze kwidzyńskiej, gdzie spoczęli w kryptach przeznaczonych dla najznamienitszych zmarłych. Aby ustalić, co działo się z nimi dalej, naukowcy przeprowadzili drobiazgowe dochodzenie. Ze źródeł pisanych wiedziałem, że w XVI wieku była prowadzona lustracja niejako obu krypt wielkich mistrzów i przeznaczono pewną kwotę na uzupełnienie, poprawienie, przyjmując współczesnym językiem, na konserwację istniejących polichromii w tychże kryptach. Ostatnią wzmianką, do jakiej dotarliśmy, dotyczącej krypty Wielkich Mistrzów Krzyżackich, była wzmianka z XVIII wieku, konkretnie z 1710 roku, kiedy to car Rosji Piotr I miał być z wizytą w Kwidzyniu, podczas której znalazł się on w kościele katedralnym, gdzie odwiedził kryptę Wielkich Mistrzów Krzyżackich. Sprawa miejsca pochówku Doroty również budzi wiele wątpliwości. Według źródeł przez ponad 100 lat wierni zbierali się przy jej krypcie. Aż do 1525 roku, kiedy to Prusy zakonne przekształcone zostają w świeckie Prusy książęce. Lennopolski i jednocześnie pierwsze luterańskie państwo na świecie. A protestantyzm zakazywał czczenia relikwii. Dlatego kult Doroty postanowiono zlikwidować. Nie wiemy, co stało się wówczas ze szczątkami błogosławionej Doroty. Być może, jak twierdzą niektórzy, zostały one przeniesione i złożone w mniej reprezentacyjnym miejscu katedry. Mówi się konkretnie o niszy w jednej ze ścian. Czy też pozostawiono ją w tym samym miejscu, w którym była, zadowalając się jakby tylko usunięciem wszelkich oznak świadczących o tym, że w tym miejscu została pochowana. Mam informację XVI-wieczną o istnieniu wokół jej grobu bardzo pięknie kutej kraty z elementami złotnictwa. Natomiast nie mamy żadnego wskazania przy okazji opisu tej kraty, w którym rzeczywiście miejscu znajdowała się ta krata i w którym miejscu ewentualnie znajdował się ten domniemany grób błogosławionej Doroty. Problemem jest nie tylko zlokalizowanie pochówków, ale również ich prawidłowa identyfikacja. Błogosławiona Dorota mogła zostać pochowana zarówno w szarym habicie jako członkini trzeciego zakonu, mogła zostać pochowana również w płaszczu z krzyżem. Najprawdopodobniejsza wersja jednak mówi o tym, że została pochowana po prostu w pokutnym worku, jako pustelnica. Nie mamy żadnego dokładnego opisu, jak wyglądał pochówek wielkiego mistrza. Te pochówki, które były znane w kaplicy świętej Anny w Malborku, zostały zdewastowane, zniszczone w XVI-XVII wieku. Więc i bez specjalnych opisów. Nie jest wykluczone, że trumny te mogły być obite specjalnie blachą miedzianą dla utrzymania odpowiedniej atmosfery w środku. I w tym momencie może się zdarzyć jeszcze też taka sytuacja, oczywiście zakładam to czysto teoretycznie, czy mogą być włosy. Tego nie wykluczam. Na posadzce przed głównym ołtarzem katedry znajduje się duży czarny krzyż na białym tle. Jak się okazało, georadar wykazał, iż w tym miejscu pod posadzką występują znaczące zachwiania struktury podłoża. Zachwiania, które sugerowały istnienie w tamtym miejscu olbrzymiej krypty o długości nawet 8 metrów. Grupa badawcza ściągnęła płyty w celu uzyskania możliwości wglądu pod posadzkę. Wkrótce po odsłonięciu tej wstępnej warstwy ziemi okazał się fragment ceglanego murku. Ceglanego murku robionego cegłą maszynową, czyli praktycznie że współczesną. Okazało się, że znalezisko jest współczesnym kanałem technicznym, nie naniesionym na żadne plany katedry. Emocje opadły, zastanowienia.
co dalej? No w takim razie, gdzie jest krypta? Po krótkiej chwili zwątpienia poszukiwania zostają wznowione. Postanowiliśmy sprawdzić i posunąć się odrobinę w stronę ołtarza. Okazało się, że była to decyzja słuszna. Już po chwili, pod jedną z płyt, ukazała się niewielka dziura, niewielki otwór, w którym można było, zaglądając i oświetlając latarką, stwierdzić, że jest to fragment zasypanego pomieszczenia. Doktor Pawłowski podjął decyzję o stopniowym odsłanianiu. Kopaliśmy po kilkanaście godzin dziennie z przerwami na posiłki. Na kilka zmian, tak aby odciążać siebie, i gdyż no, warunki w krypcie nie były sprzyjające. Trzeba było cały czas siedzieć pochylonym na kolanach. Czas płynął nieubłaganie. Siedzieliśmy w katedrze czasami do późnych godzin nocnych. Wstawaliśmy wcześnie rano i znów godziny spędzaliśmy, można powiedzieć, do późnych godzin nocnych. Podczas pracy w krypcie mogła znajdować się zawsze tylko jedna osoba. Wsypywała ona cały urobek do wiadra i podawała go kolejnej znajdującej się na górze osobie. Materiał wydobyty z krypty był wysypywany na specjalną matę i przeszukiwany za pomocą wykrywaczy metalu. W krypcie w trakcie eksploracji znaleziono kilkanaście monet, głównie denarów z terenów Pomezanii, pochodzących z emisji z różnych lat i różnych mennic. Odsłaniając kolejne warstwy piachu wypełniające kryptę, natrafiliśmy na fragmenty trumny. Doszliśmy do wieka drewnianej trumny, na którym zachowały się jeszcze elementy zdobnicze, trochę malatury, trochę guzów metalowych, mosiężnych. Inną dekorację stanowiły spięte elementy kokard z materiałów. Pomalutku zaczęliśmy odsłaniać trumnę. Odsłoniliśmy fragmenty kości piszczelowych, potem odsłoniliśmy czaszkę. Odsłonięcie tego pochówku zajęło nam dobre dwa dni, tak abyśmy mogli z czystym sumieniem powiedzieć, że nadaje się on do pełnej fachowej dokumentacji. Podczas odsłaniania krypty ekipa poszukiwawcza natknęła się na szczątki dziecięcej trumienki zachowanej w bardzo złym stanie. Niestety nie udało się odnaleźć żadnych szczątków dziecka, które mogło być pochowane w tejże trumience. Odsłoniliśmy praktycznie cały szkielet młodej kobiety. Ku naszemu zdziwieniu zachowało się dosyć dobrze w pozostałości kwiatów i roślin, w pozostałości bukietu, jak i również pojedyncze listki, prawdopodobnie bukszpanu. Część z kwiatów zachowało się w bardzo dobrym stanie. Zachowała się m.in. róża, którą trzymała na piersi. Została ona jeszcze dodatkowo przyozdobiona złotymi, srebrnymi nitkami, na których zamieszczone były malutkie koraliki. Oczywiście, gdy te wstępne oględziny wskazały na to, iż jest to pochówek kobiety, wszyscy przed oczami mieliśmy błogosławioną Dorotę. Niestety nie była to błogosławiona Dorota. Z
wstępna analiza krypty wykazała, że jest to krypta dużo późniejsza. Wszystko wskazuje na to, że jest to trumna z przełomu XVII i XVIII wieku, a więc czasów, kiedy katedra należała do ewangelików. Nie wiadomo, kim była kobieta, którą pochowano w krypcie znajdującej się pod posadzką głównej nawy, zaledwie kilka metrów od głównego ołtarza. Biorąc pod uwagę miejsce pochówku, musiała to być osoba o szczególnym znaczeniu dla akwizyńskiej katedry. Jej szczątki wkrótce zostaną wydobyte z krypty i poddane badaniom antropologicznym, mającym ustalić, z jakiego dokładnie okresu pochodzą. Wówczas dr Pawłowski rozpocznie poszukiwania w odpowiednich tekstach źródłowych. Ma nadzieję, że natknie się na jakąś wzmiankę, dzięki której poznamy tożsamość dziewczyny z różą. Prace badawcze w Kwidzyńskiej katedrze będą kontynuowane. Krypta, czy też krypty wielkich mistrzów krzyżackich i miejsce pochówku błogosławionej już w tej chwili Doroty wciąż czekają na odkrycie. Wszyscy mają nadzieję, że tajemnice sięgające swoimi korzeniami średniowiecza zostaną wyjaśnione. Tym bardziej, że tym razem ma być możliwe założenie wykopów na terenie dzisiejszej zakrystii. Doktor Pawłowski wiąże z tym miejscem szczególne nadzieje. Ze wskazań źródeł pisanych i nie tylko, w ten sposób tak zwanym, wychodząc na tak zwany nos archeologiczny, wszystko wskazuje na to, że w tym miejscu możemy sobie rozwiązać wszystkie problemy związane z kryptami i wielkich mistrzów. Jest to związane z tym bezpośrednio, że nad nami znajdują się portrety wielkich mistrzów. Jeśli byłoby cokolwiek prawdy w tym, że portret, a taka teoria istnieje, że odpowiada miejscu w posadzce przeniesionemu w dół do grobu, w tym momencie mielibyśmy sytuację całkowicie prostą i klarowną. Thank you.